Witam bardzo serdecznie moich ukochanych imperialistów. Maj rozpoczniemy od gry Majami, a w zasadzie haustekami pod odtworzenie Ligi Majów. A w zasadzie będziemy robili osiągnięcie The League of Majapan, czyli musimy zacząć właśnie jako haustecy i utworzyć Majów. Czyli przeprowadzić tą decyzję po podbiciu tych prowincji, które się teraz świecą. Sama to nie jest jakieś dużo mocne, zobaczcie, dostajemy roszczenia terytorialne do dwóch obszarów, które wcześniej i tak musimy podbić, bo są to East Yucatan oraz West Yucatan. W tej kampanii zaproponuję wam pewną taktykę, której nie widziałem w żadnym innym poradniku na YouTubie, więc sobie oglądajcie i w momencie, kiedy będziemy przeprowadzali te reformy, w zasadzie wszystko wyjaśnię, o co chodzi w tej taktyce. Jak wiecie, w tym regionie są trzy duże religie, które można reformować, przeprowadzając po kolei te decyzje, potem klikając guziczek Reform Religion. No i są to Majowie, Nahuatla oraz niewidoczni dla nas w tym momencie Inko. Jak spojrzycie sobie na wszystkie trzy te religie, Majowie są zdecydowanie najsłabszą z nich, bo ma najgorsze podstawowe bonusy ta religia. Ale już jak przejdziemy do rzeczy, które dostajemy po reformacji i jeżeli nie zmienimy tej religii na żadną inną, no to nam zostają te bonusy, to już nie jest tak źle, a dostajemy mniejsze koszty przyłączania prowincji o 20%, dodatkowy kolonista, silniejsza piechota, stabilniejszy kraj, no i tańsza armia. Idee Majów też nie są jakoś takie mega słabe, znowu stabilniejszy kraj, lepsza piechota, development prowincji, mniejsza agresywna ekspansja, technologia, no i na końcu dostajemy morale. No tylko, że trzeba przetrwać, a wiemy, że w okolicy mamy bardzo silny militarnie kraj Azteków, którzy już na starcie mają lepszą piechotę, a dzięki religii mają więcej morali. Z wyborem naszych rywali poczekajmy do 11 grudnia, a estate'y robimy totalnie standardowo. Rozdajemy po każdym Monarchy Points, są super ważne dla nas. Witam was, tutaj przyszły Lukas. I powiem wam z perspektywy czasu, że tak, wziąłem tych tańszych doradców, ale słabo mi się to przydało, bo większość kampanii leciałem na jednym, dwóch doradcach na początku, a było bardzo, ale to bardzo dużo negatywnych eventów na stabilność. Nie wiem, czy to jakaś mechanika Majów, że tylko w momencie, kiedy wychodzicie na plus 1 stabilności, od razu dostajecie minus 1, ale praktycznie całą rozgrywkę byłem na minus 1 stabilności, bo nie byłem w stanie sobie pozwolić na jej zwiększanie. No bo w tym wypadku już nie będę szedł pod wasali, jako Majowie nie możecie ich mieć po prostu przez bardzo długi czas, a potem się to nie opłaca. U nobility dodatkowo Supremacy over the Crown, a u kleru mogłoby was teraz zastanowić, żeby wziąć ekspansję za lottery, żeby dostawać morale większe, kiedy toczycie wojnę z innymi religiami, ale wy głównie będziecie podbijali Majów. Serio, będę głównie podbijał Majów, więc nie bierzemy tego rozwinięcia. No i następnie odpalamy jakąś misję, wezmę na prestiż sobie, odbieramy ziemię i mamy 4,99. U kupców też bierzemy więcej prestiżu. W sumie też od razu rekrutujmy najemników, przydadzą nam się. A sojusze to biorę z krajami majańskimi, które są jak najdalej od nas, ewentualnie będę polował na sojusze z krajami Nahuatla też jak najdalej od nas, ewentualnie graniczącymi z naszymi albo z zapotekami w sumie. To nie byłoby takie głupie ich mieć na sojuszniku, więc poprawiajmy relacje. Możemy też od razu wykonać misję na lepszą armię. No i teraz przed nami wybór rywali. Totonak, bo będzie naszym celem głównym. Otomi nie brałbym, bo mają bardzo dużo sojuszników, ale potrzebujemy trzeciego rywala. No i łatwym celem dla nas będzie Chichimeca, czy jakkolwiek się to wymawia. No, dowódcy nawet nieźli mi się zrekrutowali, tak? Mamy lekki nad limit wojska, ale inaczej się tutaj nie da. Jeszcze przed wojną bierzemy fokus na punkty militarne, chociaż będziemy też dużo potrzebowali punktów administracyjnych. Z tego co widzę, nasz władca zawsze ma za jakąś negatywną cechę, albo mam takie szczęście. No i bierzemy doradcę od dyscypliny, skoro nie mam doradcy od morali. Na pozostałych niestety na razie nas nie stać. I od razu atakujemy, ale nie wzywamy tych krajów osobno. Easy! Najgorsze są te armie sojusznika, bo one uciekają mi cały czas. Nie mogę ich zniszczyć gdzieś tutaj, no. Serio? Raczej wolę tutaj pójść w kierunku ligi, żeby mnie bardziej lubili. Chyba, że to był jakiś chain, co mi prowadzi do czegoś innego. Potem muszę to sprawdzić. Od sojusznika bierzemy tylko pieniądze. No niestety nic więcej nie mogę. A od Totonaku bierzemy wszystko, co się da. Tylko zróbmy to na pauzie, bo widzę, że Aztekowie mnie kochają, więc bierzemy sojusz. Kolejnym naszym celem będzie Yucatan, więc bierzemy go na rywala. No, ale ma trzech sojuszników, więc my też musimy jakiś znaleźć. No i okej, mam troje sojuszników. Są to Coco,
Gomez, Zapotek oraz Aztekowie, więc całkiem nieźle. No i Kotan będę robił roszczenia terytorialne. Pamiętajcie, że każde roszczenie zmniejsza koszty przyłączania tych prowincji do was o 10%, a jest to dość sporo, patrząc na to, jak będziemy się reformowali. A, jeszcze jedno. Nie nawracajcie tych prowincji tutaj na waszą religię, nie chcecie tego. No i czekamy na jakieś okazje, żeby się w kogoś wbić. Widzę okazję do upokorzenia jednego z naszych rywali, tym bardziej, że ma sojusz wspólny. O, zobaczcie, tutaj jest kolejny naszym rywalem. Jest dwie pieczenie na jednym ogniu, a wystarczy, że raz zaoramy. Więc atakujemy na upokorzeniu. Bang, 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 bang. Atakujemy Chichimieke, czekolwiek się to wymawia, również na upokorzenie. Easy, Wallbridge poszedł. Dobra, no to kończymy te wszystkie wojny. Od Chichimi bierzemy Showstrength, od Tonali pieniądze oraz rywali, żeby dostać prestiż, a od Otomi również Showstrength. W tej misji nam się totalnie nie opłaca teraz klikać, bo stracimy te punkty, więc jej nie klikajcie, nawet jak wam się podświetli. I w sumie chyba technologii też nie będę wprowadzał, zrobię to dopiero po pewnych rzeczach, po podbiciu Yokotanu. Dobra, jeszcze Veracruz dodajmy do state'u, bo o tym zapomniałem. I atakujemy Yokotan. Tylko musimy bardzo się spieszyć, żeby dostać tą prowincję i tą przed Zapotekami, bo oni niestety żądają tych prowincji dla siebie, więc musimy je zdobyć, znaczy wejść na te prowincje przed nimi. A naszym roszczeniem będzie ich stolica. Wtedy zawsze będziemy mieli zapewnione, że to będzie nasza prowincja. No i pięknie, udało się. I w sumie jest to troszeczkę duża wojenka. Będę musiał bardzo pilnować tych dwóch prowincji, żeby ich nie stracić. Dobra, widzę, że przeciwnik chyba leci na moją stolicę, więc spalam tutaj edykt defensywny. No i wypłynę sobie flotą, żeby spowolnić ich obleganie. Nie! Wallbridge! Turm! Lecimy, super! Kicze, zrywamy wszelkie sojusze z naszymi kolejnymi celami. Bierzemy pieniądze oraz, no, dopełniamy rywalem. Socil leci na White Piece'a. Taki air może być. Xiu, tak samo White Piece, chcemy ten kraj też jak najszybciej atakować. A Yokotan leci cały dla nas. Atakujemy jak najszybciej kolejne kraje. Zjedamy całe Socil. Kolejną fajną sprawą tego, że podbijamy ten region, jest to, że tutaj to jest cała nasza grupa kulturowa, czyli te wszystkie kolorki. Dzięki temu bardzo szybko to korujemy. Kończymy wojenkę. Niestety tylko dwie prowincje zdobywamy, a trzecią musiałem wypuścić, bo mój sojusznik zajął dla siebie tą prowincję. Naszym nowym rywalem staje się Itza. No i teraz musimy chwilkę poczekać, żeby przyłączyć te prowincje do nas. I teraz tak sprawdźmy, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tak, nigdzie tutaj nie mamy centrum handlowego w sensownym miejscu, więc naszą stolicę przenosimy do Champutun. Dlaczego tutaj? Bo po pierwsze, płaski teren, graslandcy, więc nie dostajemy kar do dewowania prowincji. Drugie, że będzie to prawie gdzieś tak w centrum tego miejsca, jak tak na szybko liczyłem. Lepsze jest to od prowincji Tsilkaneko. A chodzi o to, żeby była to prowincja nasza centralna ze stolicą. Odpalamy local development. Kulturę Yucatec zaraz dodamy do akceptowalnych. No i zaczynamy w sumie dewowanko naszej stolicy. Bo możemy, patrzcie, zwiększyć feudalizm. Rośnie on. Feudalizm przyjęty. Musiałem do 35 poziomu wydewować prowincję. I teraz możemy go wprowadzić w dowolnym momencie, ale nie ukrywam, że fajnie byłoby jeszcze stworzyć jakieś wojny upokorzenie. Ale przejrzałem moich rywali potencjalnych i nie ma na to szans. Mają technologię do przodu i tak dalej, więc wprowadzamy feudalizm. I teraz, dlaczego tak po wszystko tutaj pozmieniałem, poprzenosiłem? My przeprowadzamy reformę w momencie, kiedy możemy posiadać, jak już mówiłem, 20 prowincji. Kiedy przeprowadzamy reformę, tracimy 5 z tych prowincji. I w teorii jest to losowe, ale wyczytałem na Wikipedii, że jest to zależne po pierwsze od kultury, po drugie od religii, którą mamy, trzecim czynnikiem jest odległość od stolicy. I siłą rzeczy te prowincje są najdalej od stolicy, mają niewłaściwą religię, no tylko kultura się zgadza. Ale już na grze testowej zobaczyłem to, że rzeczywiście będą mi się odłączały te dwie najdalsze prowincje. Dzięki temu jesteśmy w stanie fajnie kontrolować, które prowincje nam się odłączą. Mamy dużo krajów, z którymi możemy walczyć i dobijać potem te prowincje do 20. I za każdą reformą, jak przeprowadzamy, tracimy jedną prowincję mniej, na ostatniej nie tracimy żadnej prowincji, albo jedną, jeżeli dobrze pamiętam. Jaka będzie nasza tradycja ofiar? No, dekapitacja, wyjęcie serca, strzał strzałą, no tak, po serduszko osiągnijmy. No i technologia bez kar, jakie to piękne. No i niestety, moi sojusznicy dołączyli do mojego wroga, dlatego ich zaoramy wraz z Aztekami. Przywega w technologii robi swoje, nawet na minusach, po prostu
prostu miażdżymy przeciwników. Co prawda, niektórzy z was pewnie się zapytają, że skoro masz feudalizm, to czemu nie podbijasz tych prowincji ze złotem? Z tego powodu, no że po prostu tak się nie za bardzo moglibyśmy z nich korzystać. Bo nie moglibyśmy dewować tych prowincji, bo istniałoby ryzyko, że się od nas odłączą po reformie. Zresztą zobaczycie, jak to wszystko przebiega. No bo mają niewłaściwą religię, a poza tym nawracanie tego byłoby mega długie na początku. 28 miesięcy trwa, mimo posiadania doradcy i tak dalej. Od Kokome zbierzemy tylko i wyłącznie dwie prowincje, bo pozostałych 5, których mi tutaj brakuje, zdobędziemy od Itzy. Zdobywamy ostatnich 5 prowincji i teraz trzeba je tylko niestety również okorować i podnieść tą stabilność do plus 1. A nie, nie trzeba ich korować. To dobrze. Wow! Czego chcieć więcej? Ja potem powiedzą, że jeszcze zaraz mam jakiś mod na dobrych airów. Pierwsze rozwinięcie z ery, to myślę, że mimo wszystko weźmiemy transfer subject, żeby mu zrobić roszczenia obok roszczeń. A nie, przepraszam, musimy mieć okurowane. Overextension is less than 1%. Czyli tak, ja myślałem, że tutaj jest napisane, że mam wyczerpanie wojenną. Nawet nie wiem, który raz mam ten event. To jest jakiś... No i wszystkie wymagania mamy spełnione. Możemy przeprowadzić naszą pierwszą reformę biurokracji najlepiej, żeby właśnie zmniejszyć koszty korowania, przez co będziemy oszczędzali punkty administracyjne na zdobywaniu kolejnych prowincji. W teorii powinniśmy stracić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, te pięć prowincji. W teorii, chociaż może się tutaj nam zdarzyć jakiś wyjątek, bo na przykład odległość może określać na przykład odległość kolonialna, wcale nie jestem tego pewien, więc zobaczmy. O! Jednak te 5 prowincji, o których powiedziałem. Któż by się spodziewał? I właśnie dlatego jest to jedna z najgorszych reform, jakie możemy przeprowadzić, bo tracimy 5 prowincji, które mieliśmy zdobyczych do 15, widzicie? Haustek is reduced to a size of 15 province i tracimy wszystkich naszych wasali. Mega, mega słabe. I tego wszystkie nasze roszczenia terytorialne, kory tracimy. Nie wiem, jak to można zachować, ale słabe. Dobra, to tu dodajmy statey. Ktoś to liczy? Najlepsze jest to, że wprowadzając feudalizm spowodowaliśmy, że pojawił się on u innych nacji, tak? Które sobie go wprowadziły w tym momencie i my od nich możemy na koniec się już reformować. Ale lećmy na kolejną szybką wojenkę. 5 kolejnych prowincji zdobytych i powiem wam tutaj, skasujmy tą fortecę. Wszystko, cały development chcę zabrać. O tak, zniszczmy też tą świątynię na Huatla, potłummy bunty w przerwie. Prowincje, które tutaj są, no to zmniejszmy je jeszcze bardziej, bo najprawdopodobniej to właśnie one znowu nam się zaraz odłączą. Druga reforma to raczej militarna niż do spokojów społecznych. A nie, dobrze, straciliśmy 4 prowincje. Dość fajnie. Tylko nie fajnie, że na rzecz Azteków. Chociaż muszę przyznać, że kolejne wojny są coraz łatwiejsze. 4 prowincje od Zapoteków zdobyte. A, i oczywiście tą fortecę trzeba skasować. I kolejna reforma. Tutaj powiem szczerze, pójdę w niepokoje społeczne, żeby były mniejsze. Straciliśmy 3 prowincje. No nie, że ja tutaj dopiero co skasowałem fortecę i już nowe zbudowali. O, a co to? Hiszpanie są chodzą. I jak zwykle gonitwa moich przeciwników, żebym mógł ich zniszczyć. Umierajcie szybciej, no. No ale potrzebuję tylko 3 prowincji, więc tylko 3 biorę. O 90 rok i robimy kolejną reformę. No może tańsza armia. Akurat fajnie nam się złożyło, że 2 prowincje mamy do zdobycia od tych prowincji majańskich. Bez problemu powinniśmy je zdobyć. Aha, oczywiście mają fortecy nasi przeciwnicy, bo jakżeby inaczej. 1% szans na to, że mój obecny władca zginie. Udało się. Ostatnie 2 prowincje zdobyte i ostatnia reforma przeprowadzona, co powoduje, że tracimy gdzieś jedną prowincję. Ciekawe, która to była, bo ja nie potrafię tego stwierdzić. No ale dzięki temu możemy reformować naszą religię, przez co przestajemy być prymitywami, przez co mamy tańsze dewowanie prowincji. O nie, widać, że zapomniałem zmniejszać autonomię. Głupi ja. What the fuck? Czemu ja to dostałem? A, bo pewnie któraś z nacji obok się reformowała i to jest dla zabójstwo w tym momencie. 2158 kosztów. O nie, o nie. Co muszę zrobić, żeby to kliknąć? Dawaj mnie to, Unite Tribes. Zmiana formy rządów, jak to nie mogę? No dobra, idzie Aldef 4. Ale to jest informacja, żeby wiecie, sprawdzić to. Musimy zdobyć resztę prowincji przed reformowaniem naszej religii. Dlatego podbijemy ostatnie potrzebne nam prowincje do utworzenia ligi. Zanim reformujemy naszą religię. Nie będę tego nawet komentował. Powoli też będę dewował prowincję obok naszej stolicy, gdzie planuję prowadzić renesans, bo się zbliżam do kapa punktów militarnych i dyplomatycznych. Pięknie rośniemy, a zwłaszcza w ilość fortec. Dobra, mamy to, więc teraz możemy reformować naszą religię. Od kogo ja to przyjąłem? Teotitilanie, okej. O, i oni mają już monarchię.
lol. No ale tak czy siak byśmy się stali monarchią, bo reformujemy naszą ligę i stajemy się Miami. Maja. Jestem Mają na majówce i gram Miami. Super. Znaczy w sumie nie jestem Mają. Mamy dzięki temu też poziom Imperium, co daje nam akceptowanie całej naszej kultury. Możemy wystawić 24 tysiące wojska, co też za chwilę zrobimy, bo pozostało nam nic innego, jak tylko podbić złoto teraz dla nas. Ale to po wprowadzeniu renesansu może i po taniości mamy 6 poziom technologii, zaraz 7 nam wejdzie. Tylko gdzie mój achievement? Halo? Halo? Gdzie mój achievement? What the fuck? Jest, dobra, nie wiem czemu Paradox mnie strollował, ale tak, zdobyłem achievement, The League of Mayapayan. Dzięki temu wszystkiemu możemy kilka jeszcze misji dodatkowych wykonać, znowu pozmniejszać autonomię. I pierwszą ideę, którą wziąłem, to Administrative Idea, Core Creation Cost minus 25%. Myślę, że nam bardzo się to przyda, a że już mamy minus 30%, to tylko i wyłącznie możemy się cieszyć. A wiem, że tutaj tony punktów administracyjnych nam pójdą, więc warto jest to oszczędzić. I w sumie z pierwszymi wojnami poczekamy właśnie do rozwinięcia drugiego poziomu Administrative Ideas. Atakujemy w pierwszej kolejności Big Steków, bo niestety, no, stoją nam na drodze do tych bogatszych ziem Azteków. Siłą rzeczy z Aztekami też mamy wojnę, bo są oczywiście sojusznikami, bo jakże, jakże by inaczej. Jeżeli nam się uda, to wyjmijmy na White Piece Azteków i w sumie nam się udało. Wow, wreszcie jakiś pozytywny event. Gincie, zacofane tubylce. Tak, tańsze korowanie, super. Zjadamy Big Steków z wasalem, No, bez jaj! Czas dla Azteków. Nie pokazuje za bardzo tych wojen, bo są nudnawe w większości wypadków. Polegają na obleganiu fortec, albo przeciwnik sobie puszczam go, on leci, okupuje mi fortece, ja zdobywam jego fortece i go niszczę. No tak w kółko to wygląda. Żegnajcie Aztecy, było miło, że tu przyszliście, a teraz gincie. O, nawet się daleko nie... ciekawe. Dobra, władca nie zginął, tyle dobrego. Zjadamy już praktycznie wszystkie kraje, jak tylko leci. Jeżeli są mniejsze niż 100% warscora, to nawet za współudział wojnik będę zjadał. Na prowincjach azteckich jak najszybciej obniżamy autonomię, przecież to jest tyle złota. Tia. Już prawie 12 golda z samego złota nam wpada. I właśnie w sumie to jest... O kurde, ile tu prowincji jest, ja to wszystko muszę zdobyć. Ale wracając do tego złota, właśnie dlatego nie jestem taki do końca pewien, czy poszedłem w dobrą stronę z tymi moimi podbojami. Czy nie powinienem jednak w pierwszej kolejności atakować Azteków i dostać ich kopalnie ze złotem? Ale to już wy mi powiedzcie, co myślicie na ten temat. Jaką wy byście strategię tutaj przyjęli, taką jak ja, że atakujecie tą własną kulturę i macie kontrolę nad tym, co wam się uwalnia? Czy jednak wolicie zdobyć Azteków i ryzykować o to, że niestety czasem jakąś taką prowincję będziecie musieli wysoko dewową drugi raz korować? Teraz trzeba wprowadzić kolonializm i wprowadzam w to w prowincji Cech Pecz. I chyba ostatnie dwie wojny już teraz toczę. W zasadzie to tylko chodzę i ścigam ich wojska, żeby rozwalić moich przeciwników. No ale, jak już mówiłem, tutaj tak to wygląda. W międzyczasie nawracam moje kopalnie złota w pierwszej kolejności. Upamiętajcie, że nietolerancja religijna wpływa na jego produkcję. Ta. Ostatnie prowincje. Teraz zjeść tylko wasala i będziemy mieli ładny napis. No, teraz na pewno potrzebujemy na większości naszych terytoriów pobudować budynki produkcyjne, żeby znacznie zwiększyć income. Chociaż on najbardziej nam podskoczy dopiero po manufakturach. No i zjedliśmy naszych wasali. Dzięki temu mamy przepotężnych majów. I powiem szczerze, jednak było znacznie łatwiej niż te, nie wiem, 7 patchy temu, kiedy naprawdę ta religia była przerąbana, kiedy wasz kraj był zmniejszany do ilości 5 prowincji. Te 15 jest całkiem spoko. Jak Aztekami stworzyć Stany Zjednoczone Ameryki? Polecam wam ten odcinek, żebyście mogli to sobie zobaczyć. Jest to jedna z najlepszych kampanii u mnie na kanale. Serdecznie polecam ją obejrzeć.